Hej, to ja Milka. Przeczytam Wam książkę pod tytułem Szkoła trzęsi portków. Rekin w basenie. Pamela Woodhart, Becca Moore. Przełożyła Barbara Górecka. Witajcie w Szkole trzęsi portków. Będą występować pani Riley, Hania, Laura, Amrit, Irfan, Gosia, Tomek, Ewka, Zuzia, pan Harlis, Róża, Sunita, Gucio, Staś, Ania, Max, Piotrek. Będą w niej trzy historie. Pierwsza to rekin w basenie. Druga to kości dinozaura. A trzecia to spadochron niewidzialności. Dobrze, zacznę. Rekin w basenie. W zeszłym tygodniu podczas nauki pływania Staś zaczął miotać się w wodzie i krzyczeć tak głośno, że pan Hobart, to nasz instruktor, musiał szybko wrzucić do basenu koło ratunkowe. Staś wygramolił się z wody i rozcierając sobie nogę krzyknął: coś mnie ugryzło, w basenie jest groźny rekin! No to wszyscy zaczęli wrzeszczeć i uciekać z basenu, a pan Hobart musiał użyć gwizdka, żeby nas uspokoić. Spokojnie, zawołał. W basenie nie ma żadnych rekinów. Wróćcie do swoich grup i postępujcie zgodnie z zasadami korzystania z basenu. Posłuchaliśmy pana. Wszyscy poza Stasiem, który został na brzegu przykryty ręcznikiem. Kiedy przyszła pora na pływanie dowolne, podpłynęliśmy do Stasia. Stasiu, zagadnęła Sunita, jak myślisz, co się właściwie stało? Odpowiedział, że niczego nie myśli, on wie, co to było. Stał się ofiarą ataku rekina. Zapytaliśmy, czy możemy obejrzeć jego nogę. Dobrze, ale przygotujcie się na niemiły widok, odrzekł Staś. Odetchnął głęboko i odsunął ręcznik. Zobaczyliśmy, że na nodze nie ma śladu ugryzienia, a jedynie niewielkie zaczerwienienie. Po powrocie do klasy Sunita oznajmiła wszystkim przy naszym stole, że Staś wcale nie został ugryziony i zwyczajnie przesadza. Na nodze nie widać żadnych śladów zębów. Staś siedzi jednak tuż za nami i wszystko usłyszał. Podszedł do nas, podciągnął nogawkę, spodni i zapytał: a co powiecie na to? Zaczerwienienie wydawało się nieco większe. Widać było na nim masę kropek. Staś zaczął głośno liczyć te kropki. Irfan zauważył, że ślady zębów są stanowczo zbyt małe jak na rekina. Więc może Stasia pogryzły piranie? Irfan opowiedział nam o piraniach, czyli małych rybkach z ostrymi zębami, którymi kąsają ludzi. Potem przyjrzał się z bliska nodze Stasia. Tak jak myślałem, to ślady zębów pirani. W następnym tygodniu nikt nie chciał wejść do wody ze strachu przed piraniami. Przebrani w kostiumy pływackie staliśmy rzędem na brzegu. Wszyscy oprócz Zuzi, która poszła zanieść pani Riley kartkę z usprawiedliwieniem, niby od mamy, w którym było napisane, że jest uczulona na wodę oraz na piranie. Była to niestety nieprawda, bo wszyscy widzieli, jak Zuzia pisała je sama w przebieralni. Powiedzieliśmy panu Hobartowi o piraniach, ale nam nie uwierzył, mimo że Staś pokazał mu zaczerwienienie na nodze, a Irfan zdjęcie brązowej pirani z czerwonym brzuchem. Pan Hobart uznał, że wygląda mu to na wysypkę i odesłał Stasia do gabinetu pielęgniarki. Ostatnio poprosił nas o uwagę. Wyjął z wody siatkę i przeciągnął ją przez całą długość basenu, od głębokiego końca do płytkiego. Lecz choć pokazał nam potem, że niczego w niej nie ma, i tak nikt nie wszedł do wody, bo przecież piranie mogły się przyczaić na dnie. Pan Hobart rozgniewał się na nas i tak jak stał, wskoczył do basenu w szortach i pod koszulką i długo pływał pod wodą, sprawdzając wszystkie zakamarki. Nic tam nie ma, zawołał, gdy w końcu wypłynął. Proszę, żebyście weszli do wody. Ociągaliśmy się nieco, zwłaszcza ja, bo pan Hobart pływał bez okularów, więc być może nie widział dokładnie. Wtem na brzegu pojawiła się nasza pani razem z Zuzi. Jeśli natychmiast nie przestaniecie się wygłupiać, nie będzie popołudniowej przerwy. Jak na komendę wszyscy wskoczyli do wody. Nauka pływania nieszczególnie się udała, bo baliśmy się zanurzyć, nie chcąc obudzić śpiących pirani. Za każdym razem, gdy ktoś przypadkowo dotknął kogoś pod wodą, rozlegał się okropny wrzask, przez co trudno nam się było skupić na kraulu. W końcu pan Hobart uznał, że nie ma sensu tracić dalej czasu i będzie lepiej nauczyć się relaksu w basenie. Wrzucił nam do wody kolorowe piankowe rurki i styropianowe deski. Już po minucie wszyscy zapomnieli o piraniach, bawiliśmy się jak nigdy w życiu.
Kiedy przyszła moja kolej popłynąć pod wodą po ukryty skarb, wydawało mi się, że widzę coś brązowego, jak przemyka po głębszej stronie basenu. Po chwili to coś się do mnie zbliżyło. Choć nie miałam okularów pływackich, zauważyłam czerwoną plamkę, więc błyskawicznie wyskoczyłam z wody wrzeszcząc: Pirania! Kiedy pan Hobart skończył upominać nas za te krzyki i zaczynanie na nowo sprawy z piranią, pokazał nam siatkę i poprosił, żebyśmy się dobrze przyjrzeli zawartości. Według mnie wyglądało to jak martwa pirania, ale jednak się pomyliłam. Był to brązowy plaster przylepny ze śladem krwi. Hej, to mój plaster z kolana, zawołał Amrit. Musiał mi odpaść w wodzie. Zrozumiałam, że widziałam plaster Amrita, a nie żadną piranię. Kiedy wracaliśmy do klasy, z gabinetu pielęgniarki wypadł Staś, podbiegł do mnie i Sunity. Wiecie, co mi jest? Zapytał. Co? Odpowiedziałyśmy. Staś wyjaśnił, że nie ma na nodze śladu po ugryzieniu, ale po oparzeniu przez pokrzywę, kiedy na przerwie bawił się w wysokiej trawie w Indian z dżungli. Woda z basenu musiała podrażnić skórę i oparzenie nie mogło się zagoić. Staś przysunął się bliżej i sprawdził, czy nikt nie podsłuchuje. Ale ja nie wierzę pani pielęgniarce, bo skóra mocno mnie piecze. Potem zrobił przebiegłą minę i dodał. Zdradzę wam pewną tajemnicę, chcecie? Powiedziałyśmy, że tak. W basenie nie ma rekina, ani pirani. Jest tam za to wielka meduza. Koniec. Teraz następna historyjka pod tytułem Kości dinozaura. Pewnego razu podczas kopania dołków pod sadzonki pomidorów w warzywniku Gucio znalazł kość. Była tak ogromna, że wszyscy wstrzymali oddech. Odłóż to, Guciu, natychmiast, poleciła pani. Kazała nam wrócić do klasy i dokładnie umyć ręce. Wszyscy pytali o te kości, jeden przez drugiego, ale pani poprosiła, żebyśmy się skupili na czytaniu i dali kości spokój. Nie mogliśmy jednak tego zrobić, bo była ogromna. Niewątpliwie należała do dinozaura. Po dzwonku na przerwę Sunita powiedziała, że prawdopodobnie jest więcej takich kości. Według niej dinozaur był tak ogromniasty, że ta znaleziona przez Gucia mogła być jego małym palcem u nogi. Gucio oznajmił, że zamierza wykopać kolejne kości dinozaura. Róża przyrzekła mu pomóc, ponieważ uwielbia dinozaury i kopanie. W ten sposób Gucio i Róża złamali szkolne zasady, bo wyszli bez pozwolenia do warzywnika. Róża zamierzała poszukać czaszki dinozaura. Ma w domu ponad 7 książek o tych stworzeniach i uważa się za specjalistkę. Zaczęła kopać po przeciwnej stronie od miejsca, w którym Gucio znalazł kość małego palca. Spójrzcie tylko, zawołał nagle Gucio. Udało mi się znaleźć mnóstwo nowych kości. Róża nie zdążyła jednak wykopać czaszki, bo rozległ się przeraźliwy pisk Zuzi, co oznaczyło, że zbliża się nauczyciel. Właśnie po to postawiliśmy Zuzię na czatach. Róża błyskawicznie przeskoczyła przez płotek warzywnika, ale Gucio gramolił się zbyt wolno i został przyłapany przez pana Harrisa. Dostał oczywiście karę. Mimo to stwierdził, że wcale się tym nie przejął, bo wkrótce będzie sławnym odkrywcą szczątków największego dinozaura w historii. Pan Harris przyszedł do naszej klasy i ogłosił, że wstęp do warzywnika jest zabroniony do momentu uprzątnięcia kości. Kiedy Sunita zapytała, skąd one się tam wzięły, pan Harris odpowiedział, że należą zapewne do jakiegoś ptaka, że nie powinniśmy się nimi w ogóle przejmować. Od razu było dla nas jasne, że pan Harris nie przyjrzał się kościom, bo nie mogły należeć do ptaka. Były na to o wiele za duże. Na przerwie obiadowej Gucio zwołał tajne zebranie ze śmietnikami. Powiedział nam, że według niego pan Harris tylko udaje, że kości nie należą do dinozaura, ponieważ sam pragnie zyskać sławę ich odkrywcy. Zgodziliśmy się z nim bez dyskusji. Wracam do warzywnika, oznajmił następnie Gucio i dodał, że może dostać nawet 100 kar. Na to wnosi. Sunita zaproponowała mu kamuflaż. Dzięki niemu pan Harris i reszta nauczycieli nie zobaczą Gucia, gdy będzie kopał w ogrodzie. Podeszliśmy do trawnika i zaczęliśmy kopać butami dołki w miękkiej ziemi, tak jak kazała nam Sunita. Następnie umazaliśmy ziemią włosy, twarz i ręce Gucia. Amrit pożyczył mu swoją kurtkę, brązową z zielonymi wypustkami na rękawach. Uznaliśmy, że kamuflaż jest doskonały. Schowaliśmy się w gęstych zaroślach i patrzyliśmy, jak Gucio przełazi przez płotek. Róża wyjęła z plecaka jedną z książek o dinozaurach i kość małego palca. Wyjaśniło, że udało się jej się ją zabrać, nim ktokolwiek tego zabronił. W pewnej chwili wydawało mi się, że słyszę ciche warczenie, ale uznałam, że to burczy mi w brzuchu.
Róża zaczęła dokładnie oglądać kość dinozaura. Porównywała ilustracje w swojej książce i kręciła głową. Zapytaliśmy, czy coś się nie zgadza. Na co odparła, że kość wygląda inaczej niż na ilustracjach. Nie wydaje się tak stara, jakby miała miliony lat. Dodaję jeszcze, że jeśli ktoś chce znaleźć kości dinozaura, musi kopać naprawdę, naprawdę głęboko. A przecież my wygrzebaliśmy tę kość gołymi rękami, bo była tuż pod powierzchnią, warstwą w ziemi. Na koniec stwierdziła, że nie jest pewna, czy to kość dinozaura. Wtem znów usłyszeliśmy warkot. Tym razem był znacznie głośniejszy. Na pewno nie było to burczenie w moim brzuchu. Dźwięk dochodził zza wielkiego krzaka. Spojrzeliśmy w tamtą stronę i zobaczyliśmy, że wpatruje się w nas dwoje oczu. Od razu się domyśliłam, że to jakieś zwierzę, a kości, które znaleźliśmy, były jego obijadem. To wilk! Ktoś krzyknął. Uciekajcie! Róża upuściła wielką kość i prędko pobiegliśmy ostrzec Gucia. Ten z zapałem wykopywał zagrzebane przez wilka kości. Przestań kopać, Guciu, przestań! Krzyczeliśmy, pokazując wielki krzak, za którym czaił się wilk. Nagle wielki krzak zaczął się trząść. Nawet z daleka wyraźnie słyszeliśmy warczenie. Wtem za krzaka wyskoczył najmniejszy piesek na świecie. Chwycił dużą kość pyszczek i zaczął biec w naszą stronę. Psiaczek bez trudu przeskoczył przez płot i wrzucił zdobycz do dołu razem z innymi kośćmi, a potem cicho warknął na Gucia. Lula, wyłaź stamtąd, zawołał woźny, wychodząc ze swojego domu. Lula udała, że nie słyszy i zajęła się zagrzebywaniem swoich przysmaków. Parsknęliśmy śmiechem, bo Lula w niczym nie przypominała wilka. Znita wykrztusiła, że według niej Lula ma najmniejszy, najbardziej zły pysk dinozaura, jaki w życiu widziała. A co zaczęliśmy się śmiać jeszcze głośniej, bo istotnie tak właśnie było. Kiedy Gucio usłyszał, że to nie są kości dinozaura, był okropnie rozczarowany. Nagle Lula podeszła do niego i puściła mu coś na stopę. Przypominało mi trochę monety z czekolady w złotej folii, ale nie byłam pewna ze względu na brud. Oczy Gucia zrobiły się wielkie jak spotki. Hej, to niesamowite, zawołał. Lula znalazła monety z czasów rzymskich. Byliśmy pod wrażeniem. Koniec. Teraz czas na ostatnią historyjkę pod tytułem Spadochron niewidzialności. Zapraszam. Nasza klasa uwielbia lekcje WF-u, ponieważ pani Ranger jest bardzo fajna i pozwala nam się świetnie bawić, bo najczęściej bardzo grzecznie się zachowuje. Pani nosi koszulkę z mopsem i jest moją ulubioną nauczycielką, ponieważ kocham mopsiki. Gdy pewnego razu przyszliśmy na WF, pani miała jeszcze bardziej uradowaną minę niż zwykle. W środku sali zobaczyliśmy złożony spadochron. Zaczęliśmy piszczeć z radości i biegiem rzuciliśmy się do przebierani, co pani zaczęła się śmiać. Zazwyczaj przebieranie zajmuje nam masę czasu, bo trudno jest ściągnąć rajstopy i zawiązać sznurowadła w trampkach. Przecież trzeba sobie jeszcze pooglądać zawartość plecaków kolegów. Tym razem przebieralni panowała cisza i większość z nas wybiegła bez porządnie zawiązanych butów. Laura założyła koszulkę gimnastyczną na bluzkę i nie zdjęła rajstop. Zapałem pomagaliśmy pani rozłożyć spadochron, bo był przecież olbrzymi. Stańcie teraz wokół spadochronu, poprosiła pani. Powiedział nam, że ma on wiele różnych mocy i że powinniśmy zachować ostrożność i bardzo uważnie wysłuchać jej instrukcji. Popatrzyliśmy po sobie, gdy pani to powiedziała, bo do tej pory nikt z nas nie domyślał się, że spadochron jest taki niezwykły. Pani poleciła nam mocno złapać za uchwyty i zacząć potrząsać spadochron w górę i w dół, żeby powstały fale, jak na morzu. Gdy tak zrobiliśmy, usłyszeliśmy grzmot. Spodobało nam się to. Amrit nawet krzyknął z radości. Zrobiło się naprawdę wiecznie. Podmuch rozwiewał nam włosy. Wszyscy się śmiali i krzyczeli. Nie widziałam już pani Ranger. Miałam wrażenie, że znaleźliśmy się w środku wielkiego sztormu. Fale się uspokajają, zawołała w pewnej chwili pani, co znaczyło, że powinniśmy przestać podnosić i opuszczać spadochron. Nie posłuchaliśmy. Potrząsaliśmy nim jeszcze szybciej, bo było to takie zabawne. Przestańcie już, proszę, zawołała pani, bo nie pozwolę wam się bawić w jeszcze lepszą grę. Natychmiast przestaliśmy potrząsać spadochronem. Pani powiedziała, że utworzymy teraz olbrzymi grzyb. Schowamy się pod jego kapeluszem. Mieliśmy unieść spadochron jak najwyżej, po czym zbiec na środek i usiąść na podłodze, podkładając sobie jego brzeg pod siedzenie. Nie rozumiałam, czemu ma to służyć, ale pani zawołała. Czy
dwa, jeden, start. Zrobiliśmy dokładnie tak, jak nam kazała. A kiedy usiedliśmy, spadochron pozostał w górze. Nie czuliśmy się wcale jak w środku olbrzymiego grzyba. Zdawało nam się raczej, że siedzimy wewnątrz balonu. Było fantastycznie. Gdzie jest Amrit? Szepnęła nagle Zuzia. Rozejrzałam się i zauważyłam, że nasz kolega nie siedzi tam, gdzie przedtem, obok pani Ranger. Rozejrzeliśmy się uważnie, ale nigdzie nie było go widać. Laura wyjrzała na zewnątrz, ale i tam nie było Amrita. Po prostu zniknął. Byliśmy pewni, że stał się tak na skutek tajemnych mocy spadochronu. Pani powiedziała, że teraz czas na przekąskę. Kazała nam złożyć spadochron, a sama poszła po miskę z owocami. Podczas składania spadochronu Tomek potrząsnął głową i powtarzał. Biedny Amrit, to nasza wina. Pani powiedziała, że mamy być ostrożni, ale nie posłuchaliśmy. Według Tomka zbytnie potrząsanie spadochronem uaktywniło jego moce. Spadochron musiał coś zrobić z Amritem. Na przykład wysłać go w kosmos albo zmienić w pył. Sunita zgodziła się z nim, mówiąc, że przecież wszyscy słyszeli krzyk Amrita, a teraz on zniknął. Pani zawołała, żebyśmy podeszli do niej i wybrali sobie owoce. Tylko się zbliżyliśmy, wszyscy zrobili wielkie oczy, ponieważ brzoskwinia zniknęła. Przecież Amrit zawsze pierwszy pędził do miski i zabiera brzoskwinię, bo je uwielbia. Zuzia zwątpiła, że Amrit przebywa w kosmosie lub zamienił się w pył. Prędzej to spadochron posiada moc czynienia ludzi niewidzialnymi. Wydaliśmy ciche okrzyki. Tak, Zuzia miała rację. Zaczęliśmy nawoływać Amrita i chodzić w koło z rozpostartymi ramionami, starając się wyczuć jego obecność. Tym zamarliśmy na dźwięk siorbania. Spod stołu wytoczyła się pestka brzoskwini, a kiedy pani uniosła krawędź obrusa, naszym oczom ukazał się Amrit. Zuzia rzuciła się do niego i zapewniła, że już go widzimy, czyli moce spadochronu musiały ustąpić. Pokiwaliśmy głowami. Amrit miał niepewną minę. Ja zupełnie nie rozumiałam, dlaczego siedział pod stołem. Gdy wracaliśmy do klasy, Amrit powiedział mi, że spadochron wcale nie czynił go niewidzialnym. Kiedy potrząsaliśmy nim naprawdę mocno, Amrit się przeraził i schował pod stołem. Bawił się, że wszyscy będą się z niego śmiali, bo on jeden przestraszył się spadochronu. Nie wyszedłby z kryjówki już nigdy, ale bardzo chciał zjeść brzoskwinię. Obiecałam, że nikomu nie powiem, że Amrit bał się spadochronu i dotrzymałam słowa. A teraz jest bardzo śmiesznie, bo czasem bawimy się w chowanego i Amrit chowa się pod stołem albo w szafie, a ja udaję, że znowu stał się niewidzialny. I zawsze ja znajduję go pierwsza, a nikt nie potrafi zrozumieć dlaczego. Koniec. To już koniec naszej książeczki. Pa, pa!